Na dwa głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Mam od lat taką, można powiedzieć, mikromisję w swoich treściach, żeby zaszczepiać w ludziach celebrowanie codzienności. I zdam sobie sprawę, słuchaj, parę tygodni temu, że ja nigdy nie podjęłam się zdefiniowania tego, czym to celebrowanie codzienności jest. Bo to jest taki ogromny termin, trochę górnolotnie brzmiący, jednocześnie może się za tym kryć wszystko i nic. I pamiętam, zapytana o to, stwierdziłam, że dla mnie jest to poszukiwanie w swoich codziennych aktywnościach, nawet tych bardzo prozaicznych, jakiegoś elementu zabawy, satysfakcji, spokoju, uważności, przyjemności. I tak naprawdę jest to takie wyzwanie, z którym mierzy się każdy z nas każdego dnia, i my mamy wybór, czy w ten sposób podchodzimy do swojej codzienności. Czy takie podejście jest tobie bliskie na co dzień? Teraz już tak, teraz już bardzo, ale wiesz co, pamiętam dokładnie kiedy. I yy, ja ci tutaj od razu wiadę, yy, na, na, na grubo, pamiętam dokładnie moją pierwszą terapię i pierwsze pytanie, które mi zadała terapeutka, było takie: Co pani Sylwio, pani lubi robić w wolnym czasie? I ja tam jej się rozpadłam na tej kanapie na 700 kawałków i rozpłakałam się strasznie, ponieważ dałam sobie sprawę, mając lat 33, że nie mam absolutnie pojęcia co ja lubię robić w wolnym czasie i co ja w ogóle robię w wolnym czasie. Czyli jakby nie mam wolnego czasu, nie robię nic dla siebie. I tak naprawdę dopiero to był moment. Czyli zobacz, jak to było. Po pierwsze, dawno, a po drugie, jak późno. Zdałam sobie sprawę z tego. Tylko widzisz, to jest trochę tak, że ja jestem z takiego pokolenia jeszcze. Nawet nie wiem, jak ono się nazywa, bo jest, są milenialci, a co było przed milenialcami. De facto to jest pokolenie trochę stracone. Czyli my wchodziliśmy... W pracę wtedy, kiedy się dopiero rozkręcały biznesy. Czyli moja pierwsza praca, taka, e, którą bardzo lubiłam, w którą się tak totalnie wtopiłam, to była praca w agencji reklamowej i dla nas to była duma i w ogóle wielkie wow, że my pracujemy po 12 godzin albo że zaliczamy nocki w pracy. To było takie po prostu wow, rozumiesz, czuliśmy się ważni, potrzebni. No i z tego potem nagle okazało się, że wiesz, minęło 10 lat, i ja dokładnie w ten sposób żyłam. I nie znałam innej drogi. I dopiero terapeutka, która zadała mi to pytanie, przywróciła mnie trochę do. Najpierw do poziomu mnie położyła, a potem trochę mnie przywróciła do pionu. Więc no to było ponad 10 lat temu, i to nie był łatwy proces nauki. To no nie jak... jest tak, że my się no. rodzimy z tym od razu, z tym. Albo nie wiem, może i tak jest teraz, ale to nie jest dla nas, dla tego pokolenia. 70, 70, 80, lata, to nie jest takie naturalne, ta celebracja. No bo czasami, jak na ciebie patrzę i cię przez lata, to wydaje mi się, że ty masz wrodzony po prostu gen szczęścia, radości, cieszenia się z tego, co jest wokół, co jest dzisiaj. I w sumie to super, że mówisz, że ty też potrzebowałaś to zrozumieć, do tego dojść, jakoś to odkryć w sobie, bo wcześniej byłaś trochę na takim autopilocie. Wiesz co, nawet trudno mi powiedzieć. Faktycznie, jakby charakterologicznie jest tak, że ja jestem takim małym szczeniaczkiem, który się budzi rano i jest uradowany, że, że fajnie, że nowy dzień, ale nie zastanawiałam się nad tym po prostu. Wiesz, mm -hmm. to, była, to jest taka cecha charakteru chyba. Mm -hmm. Natomiast y, od momentu, w którym zaczęłam jakby bardziej uważnie się temu przyglądać i szukać jakichś narzędzi. Naprawdę dużo czasu to zajęło zanim od momentu zadania mi tego pytania do momentu, w którym jestem dzisiaj, to w ogóle jest bardzo długa droga, ale jak zaczęłam się przyglądać temu, czego ja potrzebuję, co bym chciała robić w wolnym czasie, co to w ogóle dla mnie jest wolny czas, a potem co to jest celebracja... To ten szczeniaczek się zrobił jeszcze bardziej irytujący dla otoczenia, bo to jest dla większości moich znajomych czy bliskich potwornie irytujące, że ja się budzę rano w takim stanie po prostu euforii, bo zazwyczaj większość ludzi potrzebuje trochę rozbiegu. Boże, poczekaj, nie mów do mnie przed pierwszą kawą, rozumiesz, ale a ja tak mam. I to się wzmocniło bardzo od momentu, kiedy jakby zaczęłam nad tym świadomie pracować. Czyli wydaje mi się Wiesz, jeżeli jest tak, że faktycznie to pokolenie twoje już to rozumie i umie, i ma to w grane, bo tak słyszałam, tak czy... o tym czytam w kategoriach nawet biznesowych i tego podejścia nawet do pracy waszego pokolenia, że wy już mówicie, nie, 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 zaraz ja nie mam ochoty pracować 10 godzin w tej pracy. Ja tu chcę przyjść i wyjść. I nie myśleć o tym, że w ogóle mam jakąś cokolwiek do zrobienia po 17, że wam zależy na tym, żeby um, mieć wolny czas, że wam zależy na tym, żeby żyć. A ja nie rozumiałam, co to znaczy żyć w ogóle. Dla mnie w ogóle wtedy, w tym momencie, 10 lat temu czy 12, to było, ale to, co ja robię teraz, ja miałam taką naprawdę totalną zapaść tożsamości wtedy. Albo bądźcie, że pamiętam podobne rozmowy z mojej terapii, gdzie ja zaczęłam się zastanawiać, czy to, co ja w ogóle robię i te wybory, których ja podejmuję, czy one są w ogóle moje. Czy ja lubię te rzeczy, czy te rzeczy, które ja staram się robić, to robię dlatego, że rzeczywiście one sprawiają mi fajdę, czy mam jakieś wyobrażenie o sobie i ta wyobrażona, idealna Karo wykonuje te czynności. Natomiast z drugiej strony, myślę, że to celebrowanie codzienności to wcale nie musi być znajdowanie tych rzeczy, które naprawdę są nasze i takie wspaniałe, tylko to może być trochę zmienienie narracji wokół tych rzeczy, które i tak robimy. Po prostu mamy jakąś serię czynności, którą wykonujemy. Jeżeli podejdziemy do nich jako do czegoś, co ok, skoro to jest ze mną każdego dnia, to mogę obrócić to jakoś na swoją korzyść, mogę z tego czerpać jakąś większą frajdę, może to jest dla mnie powód, żeby się na sekundę zatrzymać, to to już wystarczy, żeby też nie robić właśnie z tej celebracji takiego pretekstu, że musimy teraz naprawdę po prostu, wiesz, być 10 na 10 w piciu kawy w, w stawianiu prania i robieniu wszystkich innych prozaicznych rzeczy, co po prostu może właśnie docenić je po prostu. To na pewno jest jakaś metoda, i to bardzo jest takie mindfulness. I, czyli taki, taką uważność na codzienne, małe rytuały, które i tak powtarzamy. Mm, czyli po prostu ja się łapię czasami na tym, że to są, jak, jak, są to, jak wpadam w jakiś taki tryb powtarzalności, że, że łapię się na tym jest jaki to ma sens, żebym ja tą, rozładowała tą zmywarkę, kiedy ją znowu zaraz będę musiała załadować. Mm -hmm. I to jest taki moment, kiedy dobrze jest się po prostu przełączyć w, w, w sposób świadomy taki manualnie się przełączyć po prostu na inny tor, myśląc okej, okay, dobra, zobaczę, co w tej zmywarce jest po prostu, a gdzie jest mój ulubiony kubek? Jakieś takie małe rzeczy. Ale wiesz co? I yy, to, to pewnie... To jest pewnie fajne takie podejście. To mogłoby być jakby dobre podejście dla osób, które są bardzo zajęte codziennie, dla, nie wiem, młodych mam, które mają taką ilość potworną rzeczy do zrobienia i totalnie się w tym gubią. I ja byłam właśnie tą młodą mamą, która była w tym trybie. Mój syn chyba wtedy miał rok niecały, więc ja byłam w takim totalnie trybie zasuwania wokół niego i wokół po prostu wszystkiego, tylko nie siebie. Więc takie zatrzymanie się na chwilę, o którym mówisz, że Powąchanie nawet prania. To są takie mikro rzeczy, że jakby nie musimy zaczynać od razu od podróżowania po całym świecie. Wystarczy i cieszenia się z tego. Wystarczy po prostu właśnie powąchać pranie. Albo powąchać, pamiętam, że mi to bardzo dobrze zaczęło robić, jak sobie po prostu wąchałam Jasia mojego rzeczy, które nim pachniały. Mhm. I to jest jakiś taki, to był taki moment. To są sekundy. Otwierałam okno i wąchałam. Czyli jakby u mnie bardzo mocno poszło e, w zmysły, że ja na początku musiałam się skupić tylko i wyłącznie na tych podstawowych zmysłach. Że coś jest miłe w dotyku, że coś pachnie, że jak otworzę okno, to o Jezu, wiosna przyszła, ja tego nie zauważyłam, bo tak było, że ja nie zauważyłam. Moje dziecko urodziło się 3 lutego, więc ja nie wiem, kiedy przyszedł Maj. I nagle otwieram okno i po prostu płyną na mnie te pączki kolorowe, takie pączki jak puszki um, Stopoli, i ten zapach niesamowity, więc i naprawdę można jechać na autopilocie, nie zauważając tego, tych takich najmniejszych rzeczy. Więc ten start. Myślę, że jest dobry, kiedy po prostu zwracasz uwagę na te mikrosprawy. Ja już teraz, kiedy pracuję z moimi uczennicami, klientkami, od lat stosujemy taką metodę zakochiwania się w sobie, która jest trochę od tych najmniejszych rzeczy. Mm. Czyli, bo mi zależy na tym, jakby w, w tej mojej małej misji, którą mam, a w ogóle bardzo cieszę się, że powiedziałaś o swojej małej misji, bo, bo ciągle mi się wydaje, że, że naszym takim. Powołaniem w ogóle tutaj do życia na Ziemi jest to, żeby znaleźć jakąś swoją małą misję. Ona nie musi być zawodowa, może być jakaś inna, więc cieszę się, że Ty już ją masz. Moja przyszła dosyć późno. Ale moją misją jest właśnie to, żeby rozkochiwać kobiety w sobie, ponieważ od tego dopiero wychodzi cała ta moc, cała ta świadomość. I potem ubieranie się dokładnie tak jak chcemy, czyli jakby to moje, um, takie, taka wisienka na torcie. Ale co zabawne, to zakochiwanie w sobie wychodzi od tych małych zachwytów codziennością. Czyli nawet jeżeli o tym nie mówisz w swoich podcastach, nawet jeżeli nie myślisz w ten sposób, to niechcące powoduje, jakby zachwycając się codziennością, powodujesz też w ludziach to, że oni zaczynają się też niechcący zachwycać małymi rzeczami dotyczącymi ich. Ja bardziej mówię o tym świadomie, bo staram się przesunąć tą uwagę. Czyli zaczynamy od tego, że hej, Wyjdź na chwilę do sklepu, idziesz do sklepu. Nie, że idź na spacer, bo jakby dla niektórych to jest niemożliwe. Mhm. Dla mnie bardzo długo nie było możliwe. Nie umiałam iść sama ze sobą na spacer. Więc idź, idąc do sklepu, masz zadanie codziennie: znajdź jedną rzecz, która cię zachwyca, i zachwyć się w nią w sposób absurdalnie przegięty. Czyli nie na zasadzie, o, jaki ładny listek, tylko wow! Ten liść jest po prostu zobacz I przyjrzyj się, co się dzieje na tym liściu, bo on jest nieprawdopodobnie skonstruowany. To, to że każdy liście jest inny, to, że ma tyle żyłek w sobie, to, jak on wygląda za każdym razem inaczej, to jest powód do zachwytu. Ale my po prostu myślimy, nie no, jakaś wariatka w ogóle, co ona mi każe robić? Tylko, że to działa. Więc od tych mikrozachwytów, tymi mikro rzeczami, a to kamyczkiem, a to spójrz w ogóle. Ja mieszkam na Starówce i naprawdę musiałam się długo uczyć z powrotem tego, żeby zwracać uwagę, gdzie jestem, bo starówka jest jedną wielką, chodzącą historią. Ale jak nie patrzysz, to nie zauważysz. Jak idziesz przed siebie, patrząc przed siebie, no bo już nawet nie patrząc pod nogi, ale patrząc przed siebie, nie zobaczysz z boku, że tu jest tablica, tam jest tablica, tu, tu idzie mur, który, nie wiem, kiedyś był murem getta, tu jest to, nie zauważasz tego, bo to jest twoja codzienność. I chodzi o to, żeby ten kroczek do tyłu zrobić i sobie pocelebrować te mikro rzeczy. O rany, mieszkam tu, mogę tu mieszkać. Jakie to jest w ogóle... Jezu, jakie, to jest w ogóle przywilej, że ja mogę mieszkać w takim miejscu. No i tak zresztą wiesz. Nie wiem, jakie są Twoje e, zachwyty takie codzienne, czy ty, w jaki sposób ty celebrujesz swoją. Wiesz co, w ogóle zjawisko zachwytu jest dla mnie niesamowite. I spotkałam się z takim stwierdzeniem, że wiele osób się nie zachwyca, albo nie pamięta, kiedy ostatni raz się zachwyciło, że to jest coś, co tak trudno opisać i uchwycić, że albo masz to uczucie, tą impresję w sobie w pamięci, no ale nie jesteś w stanie. Sobie tego nie wiem wyobrazić, że jej tego nie przeżyłeś. To jest coś takiego niesamowicie opajającego. W ogóle wzruszam mnie myślenie o tym, kiedy się zachwycam. I właśnie jestem tak kompletnie pogrążona w tym momencie. Nie wiem, jest to zachód słońca na przykład. I do mnie ostatnio przyszła taka refleksja, a propos tego, że nie dostrzegamy tych pięknych rzeczy na co dzień, bo one nam po prostu powszednieją, że ja zawsze byłam bardzo szczęśliwa na wyjazdach. I żyłam od wyjazdu do wyjazdu. Tak jak ty, byłam też osobą aktywną, działającą, optymistycznie patrzącą na życie, więc nie wydaje mi się, żeby brakowało mi tego tak zwanego powera na co dzień. Mhm. Ale zawsze tym takim moim driverem, tym moim największym motywatorem było to, że wyjadę na wakacje. Myślałam, może ja tak po prostu mam, że ja muszę wyjeżdżać, że te wyjazdy mnie tak spełniają. I powiem ci, parę tygodni temu, będąc na Majorce, miałam taki stan... Dużego szczęścia, takiego w tu i teraz, takiego niepopartego niczym spoza tej chwili, czyli piękny widok, nie wiem, pyszne jedzenie, ciepło, towarzystwo i nie brakowało mi nic więcej. I wróciłam i pomyślałam sobie: Wow, jak tam było wspaniale. Czy ja jestem w stanie ten stan przenieść na moje codzienne życie, bo czasami mi tego brakuje, no bo znowu odliczam właśnie do tego kolejnego wyjazdu. I zrozumiałam, że fenomenem, Mojego podejścia do życia, kiedy jestem na wyjeździe, jest to, że ten wyjazd jest z założenia tymczasowy i skończony. Że ja nie myślę o tym, co będzie na majorce za miesiąc, co będzie na majorce za rok i może będzie fajniej, mm. tylko myślę sobie, mam do czynienia z tym, co jest przede mną dzisiaj i jutro już tego nie będę miała, więc jestem w tym momencie i się nim delektuję. I pomyślałam sobie, Karol, czy ty właśnie teraz dopiero zrozumiałaś, o co w tym celebrowaniu chodzi, że ono jest fajne właśnie dlatego, że jest takie ulotne, że ono nie jest o tym, żeby wybiegać do przodu, żeby zastanawiać się, jak można by to ulepszyć, nie wiem, jak można by pić tę kawę w lepszym kubku, czy jak ten zachód słońca byłby lepszy, jak było mniej czy więcej chmur danego dnia, tylko właśnie on jest tylko taki i to już się drugi raz nie wydarzy. I czasami no, zdaję sobie sprawę, że brzmi jak taka Karolina Coelho i to są takie proste rzeczy, ale wydaje mi się, że na przykład w kontekście mieszkania w Warszawie ja uwielbiam swoje mieszkanie, a jednocześnie już wiem dokładnie, jakie będzie kolejne, co mi w nim przeszkadza. I wyszukuję sobie, tak, że no jakbym miała mieć nowe, to chciałabym, żeby miało to i żeby miało to. I pomyślałam sobie, wczoraj zrobiłam sobie taki zabieg myślowy, że a gdyby mi ktoś powiedział, że muszę się wyprowadzić z tego mieszkania za miesiąc, że to jest mój ostatni miesiąc w Warszawie, to przysięgam, Siadałabym na tym balkonie i myślałam sobie, że jestem królową życia, że mam ten wspaniały balkon. I to już się więcej nie powtórzy. A teraz tak pięknie świeci na mnie słońce. I znam sobie sprawę, że, hej, to jest, to celebrowanie na co dzień jest w moim zasięgu. Nie trzeba się może aż tak bardzo nagimnastykować, tylko właśnie trochę zmienić swoją perspektywę. No wiesz co, ja myślę w ogóle, że ze, tak, jest, tak jest ze wszystkim. Zmiana perspektywy bardzo dobrze robi. Czasami nam pomaga coś nieprzyjemnego, co się dzieje mm -hmm. w życiu, że jakby jednak jest, tak, jest takie, nie wiem, czy to jest powiedzenie, ale mówi się o tym, że doceniasz dobre chwile wtedy, kiedy coś się popsuje. I że dobrze tak. jest ogólnie ten stan szczęścia, który był trwał. W jakiś taki sposób um, niezaburzony, no to na pewnym etapie przestajesz doceniać to. No jest to pewnego rodzaju jakaś taka naturalna reakcja, że jeżeli cały czas jest dobrze, to na pewnym etapie przestajesz to trochę doceniać i też uznajesz to za oczywistość. Mhm. A w momencie, w którym jest jakieś tąpnięcie, coś się dzieje, coś dostajesz. Ja, na przykład, u mnie to jest bardzo najczęściej zdrowotnie, czyli mhm. jakby moment, w którym ja się muszę zatrzymać, bo coś się dzieje z moim zdrowiem, jest momentem, w którym się znam, o, teraz jak tylko się poczuję lepiej, to o, będę tak. się tak z tego cieszyć. I oczywiście to są, tak wiesz, pod, to są podświadome um, jakieś takie moje rozkminki oczywiście, ale tak jest, że potem, kiedy nagle przechodzi ból i, i mam tak, że mogę coś, y, że mogę robić różne rzeczy i, i nie ma tego bólu, to to docenienie tego bólu, hmm. w, y, tego braku bólu tak, jest ale niesamowite. Ale to też trwa sekundę, serdecznie wejdę sobie, tak. się przypomina, jak byłam dzieckiem, ja... Mówię to odpukując, że rzadko miewam jakieś zdrowotne jazdy, ale pamiętam z dzieciństwa. <laughs> Dzięki. Pamiętam z dzieciństwa, że pobulewał mnie brzuch po zjedzeniu czegoś, i pamiętam, że wtedy jako dziecko mówiłam sobie: Kurczę, jeszcze przed chwilą wszystko było idealnie, nic mnie nie bolało. Czemu ja nie cieszyłam się tym, że mnie nie boli? No ale potem przechodzisz, rzeczywiście przez chwilę czujesz ulgę, ale potem znowu zapominasz, aż do następnego razu. No taka, wiesz, trochę filozoficzna kara byłaś w takim razie jako dziecko, to wspaniałe. No ja tak, nie, ja sobie takich rzeczy nie przypominam, za to u mnie w drugą stronę, czyli o jak mi tylko przestanie boleć, to przysięgam, że zrobię to i to i już nie będę marudzić, więc jakby ja w drugą stronę, ale, yy, ale tak, to są takie momenty, kiedy coś się dzieje gorzej, że mam jakiś gorszy dzień, że się czuję gorzej. U mnie rzeczywiście trudno mnie wyprowadzić z jakiejś takiej równowagi yy, małymi rzeczami, chociaż jak teraz mam taką słabą wyporność, to jak wiesz, bardzo łatwo mnie wyprowadzić z równowagi em, korkiem em, w mieście. Ale zazwyczaj, jak jestem w tym swoim takim najlepszym stanie, to dosyć trudno mnie wyprowadzić z równowagi dopiero zdrowie, czyli jakby mm. zdrowie faktycznie, czyli jeżeli mi się siada mi coś na żołądku, ja mam u mnie, wiadomo, jelita, drugi mózg, pierwszy mózg, więc jeżeli ja mam coś, a, a cały czas coś się dzieje, to jeżeli tam coś mi siada, to już wiem, o Jezu, jakie moje życie było piękne tydzień temu, ale dobra, będzie za chwilę lepiej i tak dalej, więc jakby wytrącanie się z tych super stanów też jest bardzo dobre, bo ja naprawdę potem doceniam to dwa razy bardziej. To jak smakuje mi nagle to, co zjadłam jeszcze, nie mogłam tego jeść przez trzy tygodnie, czy tam miesiąc i nagle zjadam i nic mi się nie dzieje, myślę sobie Jezus, życie jest piękne. I to i nie chciałabym, żeby się ludzie odbijali od, nasi słuchacze, żeby się odbijali od, od złych momentów, ale to może pomóc, jeżeli mamy trudność w odnalezieniu takiej radości z codziennych e, spraw. Bo pewnie nam z naszego poziomu, tych świadomych, już bardzo takich e, usiedzianych w, tych, w, w rozwojowych tematach osób jest nam łatwiej mówić, ale ja cały czas staram się pamiętać o swoich klientkach, które jak przychodzą do mnie, to nie są w tym miejscu. Mhm. I ja tam wracam i tam je uczę właśnie tych zachwytów takich w absurdzie, czyli... To, co powiedziałaś, że ja w ogóle bardzo lubię słowo zachwyt i też wydaje mi się, że słowa mają swoje natężenie emocjonalne. I akurat słowo zachwyt ma w sobie to, o czym mówisz: ten rodzaj wzruszenia i ten rodzaj takiego, że coś nam się dobrze kojarzy. Um, więc ja uczę tych zachwytów mówiąc o tym, że bądź egzaltowana. Zrób, czuj się, jak na początku będziesz czuła się totalnie głupio, kiedy będziesz sobie mówiła w głowie. Jak ten, ten kwiat jest tak wspaniały, jest tak doskonały w swoim kształcie. No to jest głupie na początku, ale to rozbudza chęć na więcej i to, pozwala, to uczucie wprowadza cię na wyższy poziom wibracji. I mi się wydaje, że to jest klucz do tej celebracji później tych drobiazgów, że jeżeli mamy oś, na której jest poziom 0, poziom minus 10, poziom plus 10, to naszym zadaniem jako ludzi jest to, żeby starać się trzymać nasze emocje w poziomie neutralnym co najmniej i starać się nie ściągać wibracji w dół. A co możemy, czym możemy, jak najszybciej, naprawdę najszybciej, czym możemy nasze wibracje podnieść, ciesząc się tymi drobiazgami. To są, czyli jakby wszystko jest w twoim życiu źle, bo tak bywa, że wszystko po prostu w każdym departamencie się coś sypie i tak bywa to naszym obowiązkiem jest dbać o nasze samopoczucie, bo jeżeli będziemy trzymać się w niskich wibracjach, to będziemy ciągnąć do siebie ludzi na niskich wibracjach, będziemy ciągnąć do siebie zdarzenia na niskich wibracjach. Tutaj już mówimy o prawie przyciągania, które jest jednym z moich ulubionych. Więc naszym obowiązkiem jest trzymać się w neutralnym lub lekko pozytywnym, pozytywnych wibracjach i można to robić drobiazgami, czyli zjeść coś, co nam naprawdę smakuje, nie zastanawiając się nad tym, ile ma kalorii Posłuchać czegoś, co nam naprawdę dobrze robi, obejrzeć odcinek serialu naszego ukochanego, choćby to był 700 razy ten sam Friends. Wiesz o co chodzi, że to są małe rzeczy i podnosimy sobie lekko wibracje, a z tego poziomu już przychodzi do nas trochę więcej dobra i zaczynamy też um, widzieć rzeczy wreszcie znowu w jakichś takich lepszych barwach. Więc to jest, to jest nasz obowiązek, kiedy zdajemy sobie sprawę, że to jest de facto dobra, obowiązek może nie ale odpowiedzialność że my mamy że nasze życie jest naszą odpowiedzialnością i możemy codziennie decydować o tym, że nam się życie nie podoba. I możemy decydować o tym, że te kwiatki są beznadziejne, albo w ogóle ich nie zauważać. To jest nasza decyzja, nasza odpowiedzialność. Możemy codziennie, mamy odpowiedzialność, że codziennie decydujemy o tym, jak się budzimy, czy ten dzień będzie dobry, czy ten dzień będzie zły. My wybieramy. Mamy odpowiedzialność, która mówi o tym, że czy lubimy siebie, czy nie. Czy lubimy nasze życie, czy nie. Czy to nam się podoba, czy nie. I i dla mnie pamiętam, że to było bardzo uwalniające. To, ten moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że to jest moja odpowiedzialność, że to nie jest tak, że życie przytrafia się mi, tylko że ono się przytrafia dla mnie, że te rzeczy przychodzą dla mnie. I okej, okay, jeżeli coś jest niefajnego, to jest jakaś dla mnie informacja o tym, że czegoś jeszcze nie zrozumiałam, że jakiejś lekcji jeszcze nie odrobiłam. Yy, I cały czas jakby trzymanie się wiesz. Neutralnie na plus, neutralnie na plus. Oczywiście są momenty, kiedy. <grym> Następuje dosyć konkretny zjazd poniżej osi, ale no trudno, tak też bywa i chodzi o to, żeby za długo tam nie zostawać. Bo pamiętam, dygresja numer 120, pamiętam, jak miałam lat, nie wiem, około 30 i w takim właśnie nieza dobrym stanie trafiłam do lekarza pierwszego kontaktu, czyli takiego internisty, internistki. I właściwie nie wiedziałam o co mi chodzi, co mi jest, że się czułam i nie, nie było wiadomo o co chodzi. I ta pani bardzo szybko doszła do wniosku, że to jest jakaś psychosoma, że ja po prostu, że coś mi się dzieje nie, niedobrze w głowie, w związku z czym przenosi mi się to na inne obszary, co było dla mnie wtedy zupełną nowością. I pamiętam, że to było dla mnie niesamowitym odkryciem, jak ta pani internistka, pani doktor, starsza pani doktor internistka powiedziała do mnie, proszę pani, jeszcze wtedy o żadnych wibracjach nie było mowy, jeszcze nie było żadnego wiesz, manifestowania, prawa przyciągania, nic z tych rzeczy nie wiedziałam. A ona do mnie powiedziała, proszę pani, chodzi o to, żeby czasem oszukać mózg, dlatego że my namnażamy miliardy komórek cały czas w naszym ciele i one zapamiętują pani stan emocjonalny. Jeżeli będzie pani smutna, to te komórki będą się namnażać w smutku. Więc im dłużej pani będzie smutna, tym więcej tych komórek będzie namnożonych tego typu i trudniej będzie się z tego wydostać. Proszę sobie usiąść i pooglądać jakąś super śmieszną komedię. Jestem myśleniem, no wariatka. W ogóle jaką komedię? Ja powiedziałam, ale może ja nie mam ochoty na komedię. No i dobra, to on wystarczy, żeby oszukać mózg, nawet nie trzeba oglądać czegoś śmiesznego. Po prostu jest łatwiej. Jak pani usiądzie i się uśmiechnie szeroko, mhm. ducha ducha, to to już jest wystarczający sygnał dla mózgu, że jest ok i zaczyna nam narzać inną, jakby. Po, po bardziej pozytywną wersję komórkową. I powolutku, powolutku, tym wymuszonym śmiechem, tym, tymi, tymi komediami, tylko nieromantycznymi, bo tam jest znowu wzruszenie niepotrzebne. Chodzi o to, żeby naprawdę było śmiesznie. I powiem ci, że pomyślałam sobie, dobra, no dobra, no w sumie co mi szkodzi? I to zaczęło działać. I okazało się, że to są, że to jest w ogóle najłatwiejsze narzędzie, z którym miałam do czynienia. Przypominam, że nie rozmawiamy o tematach depresji, bo to nie była żadna depresja, to po prostu był jakiś obniżony nastrój. Nawet już nie pamiętam, czym spowodowany więc w takich podstawowych momentach mamy narzędzia do tego, żeby sami zdecydować, czy obejrzeć tą komedię, czy po prostu zatracać się dalej w tym nieprzyjemnym stanie. I to było dla mnie niesamowite odkrycie. I na tym zaczęłam pracować, a potem pracować z moimi klientkami. I wydaje mi się, że te celebracje, o których mówimy, one zaczynają się od tych mikro rzeczy. Jeszcze mi się coś przypomniało, przepraszam, że tak przejęłam tą rozmowę, ale boję się, że zapomnę. Proszę bardzo. Że yy, tym... To, czym się otaczamy, bo zaczęłaś mówić o mieszkaniu, o tym, że coś ci tam przeszkadza i że właściwie już wiesz, co byś chciała zmienić na, w następnym, ale to, czym się otaczamy ma ogromne znaczenie i to w jakim i dosłownie chodzi o to, że ok, rozumiem to, że wynajmujemy mieszkania i nie mamy czasami wpływu na to. Że mieszkamy, właśnie, nie wiem, że w, tak jak u mnie na przykład. Kocham moje miejsce, w którym mieszkam, absolutnie jestem zakochana w tym miejscu. Ono ma mnóstwo niesamowitych plusów, ale ma swoje wady. Ma, nie wiem, paździochowe drzwi, ma straszną podłogę, ma kuchnię z lat 90. z metalową rurą w środku. I jakby ja się z tego śmieję teraz, ale chodzi o to, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby tą przestrzeń zrobić po mojemu. Wszystko, co mogłam, czyli nie przyjęłam tej przestrzeni jako. bo, bo mi najbardziej pasowała lokacja, jakby wielkość tego mieszkania, jakby wszystko, udogodnienia i tak dalej. Więc jakby stwierdziłam, że to jest to, na co mogę się zgodzić, czyli mogę olać ten sposób, w jaki to mieszkanie zostało w tych marmurach z lat 90. urządzone. Ale to jest moja odpowiedzialność. Ja mogę codziennie mędzić i marudzić, że, że nie mogę patrzeć na tą kuchnię, zwariuję, albo zrobić tak wszystko, żeby było moje. Czyli to, o czym powiedziałaś, że to jest trochę na siłę, Twoim zdaniem, żeby sobie myśleć o tym, żeby mieć dobry kubek do kawy. A ja właśnie myślę, że dobrze, że właśnie tak, że właśnie sobie ogarnij najpiękniejszy kubeczek do tej kawy, bo on będzie cię wyciągał z tej brzydkiej kuchni myślami. Mhm. I że jakby czasami takie rzeczy, typu nowa poduszka, inny wazonik. Ułożenie inaczej książek, wyczyszczenie przestrzeni, że my mamy tyle możliwości i tyle narzędzi do tego, żeby poprawić sobie naszą codzienność, żeby w ogóle zwrócić na nią uwagę, spojrzeć na nią nowymi oczami nagle pięknego dnia i postanowić, że zmieniamy. I nagle wchodzimy znowu w wyższe wibracje i jest celebracja. I nagle ta kawa w tym kubeczku, właśnie sobie kupiłam nowy kubeczek, i ta kawa w tym nowym kubeczku nagle po prostu smakuje inaczej, ta przestrzeń nagle wygląda inaczej, więc my mamy naprawdę ogromny wpływ na te mikro rzeczy. Ja stanę w obronie tej, tego mojego komentarza o kubku, no. że nie chodziło mi o to, że nie chcemy sobie dać fajniejszego kubka, tylko mamy zaakceptować ten, który mamy dzisiaj, co też hmm. pewnie jakąś też tam lekcją być, tak, jest. Tak. Też można to tam <laughs> naciągnąć. Tylko bardziej nie myśleć sobie, że oh, gdybym miała ten kubek nieosiągalny, mm, mm -hmm. jakiś tam po prostu ze złota, to oczywiście kubek jest tylko mm, metafora, przykładem. Rozumiem. To wtedy byłoby super. Bo mi się wydaje, że to jest... Taki duży błąd, który popełniamy, też się sama na tym łapie, że tworzymy sobie takie wyidealizowane scenariusze przyszłości, tego, że właśnie, nawet tak, tak jak powiedziałaś, mamy gorszy czas w życiu i myślimy sobie, jak już się rozwiąże ta sytuacja, czy jak już dostanę ten awans, czy jak już, nie wiem, poznam tę osobę, czy jak już poradzę sobie z tą trudnością zdrowotną. To wtedy odsapnę i wtedy będę celebrować, wtedy będę się cieszyć, wtedy będzie super. Jak już wyjadę, jak już się przeprowadzę, Jak, wstaw schudnę, wstaw jak nie wiem, jak zrobię to tak. Tak, A czy, ja lubię takie, z życiem. Lubię takie powiedzenie, że suma problemów jest zawsze taka sama, to oznacza, że jak sobie dzisiaj nie poradzisz z tym, jak się czujesz z twoimi problemami, czyli nie wyciągniesz lekcji, nie zrobisz pracy, to przeniesiesz ten stan analogicznie na tą sytuację z cudownym mieszkaniem, pracą, partnerem, nie wiem, rozmiarem, cokolwiek. Więc to, co ty mówisz, to się też właśnie pięknie łączy z tym, że raz, że odpowiedzialność, o której powiedziałaś, ale też taka sprawczość, że my wiemy, że inwestując ten wysiłek dzisiaj, nawet jeżeli nasza, nasza sytuacja jest średnia i nie mamy za dużo do, do zdziałania, to nam się to po prostu opłaci w przyszłości. I te wszystkie. To też jest. Teraz ja pójdę w kolejną dygresję, że my zapominamy, że ta nasza wyidealizowana przyszłość, ta bezproblemowa przyszłość, nie dość, że jest problemowa. To ona też się składa z tych zwykłych momentów, bo my oczekujemy często fajerwerków, a w tej nowej rzeczywistości też będziemy mieli i prania, i poranne kawki, i dojazdy do pracy. I my dzisiaj mamy już po prostu taki prezent i taką możliwość, żeby się nauczyć te rzeczy, nie wiem, czy uwielbiać i po prostu celebrować na 100%, ale może na początku tolerować, akceptować. Lub w trochę taki, jak powiedziałaś, przerysowany nieco sposób wyciągać z nich coś dla siebie. Bo życie to są codzienne momenty. No niestety. Hmm. Wiesz co, to w ogóle y, przypomniało mi się, jak powiedziałaś prezent, że po angielsku present, y, czyli teraźniejszość, to jest jednocześnie gift. Czyli jakby to jest to samo. U nas, w, znaczy w polskim języku tego tak łatwo nie, nie można przełożyć, ale jest coś w tym takiego, że, że, ta, że ta codzienność i ta chwila dzisiaj, teraz, ona jest naszym prezentem, bo no, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt dramatycznie, ale nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć jutro. I że trochę też jest tak, że to planowanie tej przyszłości idealnej, y, oczywiście ja jestem jakby zwolenniczką tego, żeby mieć wizję i żeby wiedzieć, czego się pragnie i żeby marzyć bardzo szeroko i w taki bardzo otwarty sposób i w ogóle się nie ograniczać w tym. Absolutnie jestem tego zwolenniczką, ale chodzi o to, żeby nie być więźniem tej wizji mm -hmm. i żeby się nie do niej nie przywiązywać. To jest też takie bardzo z filozofii zen, czyli jakby dobrze jest mieć plan, miej plan, miej marzenia, ale nie przywiązuj się do rezultatu, dlatego, że wszechświat bardzo lubi sobie pokręcić dróżki, ale to jest dla ciebie, nie przeciwko tobie. Że jakby z takiej mojej ulubionej książki Zen Współczesnych Pamiętam takie zdanie, że dziewczyna bardzo, jakaś tam dziewczyna miała bardzo intensywną wizję tego, jak by chciała, gdzie by chciała mieszkać. Wiem, że ona bardzo, jednocześnie miała dwie myśli, że, że chciałaby mieszkać w jakimś tam pięknym domu i że szuka tego domu i chciałaby poznać jakiegoś niesamowitego człowieka. Miała dokładnie tam sprecyzowane, jak to miałoby wyglądać. I tak bardzo powiesiła się emocjonalnie na tym poszukiwaniu domu, mieszkając w, mie mieszkając w mieszkaniu, w którym mieszkała, że nie zauważyła, że ma niesamowitego sąsiada, który jest dokładnie tym, jakby o co ucieleśnieniem się. wszystkiego, o co ona prosi. I po prostu na pewnym etapie y, cofnęła się o krok, będąc już w tej, jakby filozofii zen, pomyślała sobie, dobra, uff, może to nie jest ten, może ja nie potrzebuję teraz tego domu. I wtedy akurat właśnie y, on przyszedł po coś tam do niej zapytać, i okazało się, że po prostu zaczęli być razem, i potem przenieśli się gdzieś razem. I to nie był ten dom, o którym ona marzyła, oczywiście. To było coś, o czym marzyli później razem. Czyli chodzi o to, żeby. Ten plan mieć, ale nie przywiązywać się, bo dzięki, nie pamiętam dokładnie już teraz tego związku, bo tam był jakiś związek przyczynowo-skutkowy, że ona szukając tego domu o coś jego zapytała, czy o nią, nie pamiętam, ale tam się coś połączyło, czyli wszechświat po prostu on sobie te klocki ustawia. To nie jest tak, że mamy wpływ na wszystko. Chodzi o to, żeby ym, i też nie jest tak, żeby marzyć o pewnych rzeczach, a potem nie robić nic. No bo to też jakby, no fajnie, to też super mieć marzenia, ale nie robiąc nic żadnych kroków w kierunku ich realizacji, to też nie za dobrze. Czasami wiesz sama, że te kroki mogą być mikro. Tak. Czasami to jest wejście na stronę i poszukanie, przejrzenie a, kurde, marzę o tym, żeby wynająć dom na majorce na trzy miesiące. Jezus, Maryle, to pewnie to będzie kosztowało krocie. Ale dobra, zajrzę. I wiesz, i wchodzisz na tę stronę i sprawdzasz, mimo tego, że ani jeszcze nie masz kasy, ani to nie jest moment, ale zaczynasz ruszać ten pierwszy wir. Pionek prostu... na planszy. Tak, pionek na planszy. I nagle się okazuje, że zaczynasz o tym mówić do kogoś, i ktoś ci mówi, ej, posłuchaj, ale wiesz co, moja znajoma ma dom na majorce i potrzebuje, żeby ktoś poopiekował się jej kotami przez trzy miesiące. Puf, wybucha ci mózg i nagle po prostu robisz to i nic się to nie kosztuje. Więc chodzi o to, że. Jeżeli będziemy rozumieli, że to nasze życie, które jest dzisiaj, jest takie, jakie jest, jest doskonałe i takie, jakie jest, jest dokładnie takie, jakie ma być. Pamiętam, że to też zdanie z filozofii Zen było, że tak, jak teraz jest dobrze, to jest twoja najlepsza chwila. To jest jakby ta sytuacja, w której jesteś, jest idealną sytuacją. Bardzo trudne do przyswojenia mm -hmm. dla Frika, którym byłam, ale kiedy to zrozumiemy, wiedząc o tym, że następna chwila może być inna, a następna jeszcze inna, i mając w głowie te. Tą wizję szeroką na, na, na jakiś temat, nadal umiemy się cieszyć tym, co jest dzisiaj, bo tylko wtedy, kiedy będziemy cieszyć się tym, co jest dzisiaj, doceniać to, co mamy teraz, ta cała reszta do nas przyjdzie. Bo jeżeli będziemy tkwili w wibracji negatywnej, to do nas przyjdą tylko negatywne wydarzenia. Brzmi być może trochę złowieszczo, ale słuchajcie, ja już swoje lata żyję i dokładnie to sprawdziłam w każdą stronę. Bardzo negatywną też, niestety. Więc jak już wiem, że działa w pozytywną, to trzymam się tej neutralności. Jeżeli nie jestem w stanie wejść powyżej, to przynajmniej trzymam się w neutralnym trochę siłą, ale po prostu manualnie, ale tam siedzę. A ty mówisz, że to brzmi złowieszczo. Na przykład dla mnie to brzmi totalnie uspokajająco, bo to mi pokazuje, że mogę wziąć wdech i się uspokoić i na zasadzie popracować z tym, co mam dzisiaj. Bo jak właśnie się tym nie zajmę, tak jak mówiłam, to ten dom na majorce z tym panem, sąsiadem, też nie będzie mnie cieszył. Że mm. mi to raczej właśnie pokazuje, że nie ma do czego gnać. Jakby dzisiaj się temu przyjrzyj, no bo jeżeli masz mieć te rzeczy i nie, nie potrafić się wprowadzić w ten stan zadowolenia i szczęścia, to to jest też trochę bez sensu. I akurat wiesz, u ciebie czy u tej dziewczyny, o której powiedziałaś, to się ułożyło y, pomyślnie i mm. by zarysowałyście sobie, czy tam ona sobie zarysowała swoje marzenia i do tego dążyła. Ale mam wrażenie, że taką pułapką, którą czasami y, spotykamy w życiu, to jest to, że my się właśnie uwieszamy tej wizji i my... Całe życie pędzimy, przesuwając sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i z jednej strony, jakby jestem dużo dobrego, no bo chodzi o to, żeby się rozwijać, żeby cały czas coś dalej było z tym horyzontem, żeby nam się chciało, no bo też właśnie to to chodzi, nie jakby nie utykamy w tym momencie dzisiaj. Bo fajnie, że przyświeca nam coś ekscytującego w przyszłości, no nie? żeby nie demonizować tego, bo uważam, że też jest mega istotne, żeby nas jarała perspektywa, że właśnie gdzieś pojedziemy, coś nam się jeszcze przytrafi, ale żeby to nie był taki nasz jedyny fokus, że myślę, że mnóstwo osób przez to, że ma. Tak sprecyzowane cele, pewnie zazwyczaj związane z jakimś sukcesem, czy finansowym, czy właśnie zawodowym, jakimś uznaniem. Myślę, że to są takie największe wartości współczesnego człowieka w, na Zachodzie. Mówiąc mm. uogólniając, to my właśnie trochę zakładamy takie klapki, idziemy za tym celem, w końcu osiągamy ten cel i odkrywamy, że o, wow. To tutaj to nie jest aż tak fajnie. W dodatku nie zauważyliśmy tej drogi, czyli jakby ta, ta cała droga nagle nam tak. zupełnie znikła. Pamiętam, że kiedyś słuchałam takiego wykładu, który był uwielbiam różnego rodzaju porównania, jak właśnie to, a propos tego, co mówisz, że wyobraź sobie, że płyniesz statkiem z jednego, z jakiegoś miasta w Europie do Rzymu. I ta podróż ma trwać załóżmy tydzień. I czy ty już naprawdę chcesz być w tym Rzymie? Czy naprawdę już tam chcesz być? Czy chcesz być w tej podróży i jednak sobie popatrzeć na te zachody słońca, sprawdzić, poznać kogoś po drodze, przeczytać jakąś książkę, czy ty doceniasz w ogóle tą podróż? Czy już chcesz być w Rzymie i myślisz już tylko o tym, że Rzym? I czy wyobrażasz sobie, że faktycznie dzisiaj, jakby ci ktoś dał czarodziejską różkę, to czy faktycznie dałabyś radę być już w tym Rzymie metaforycznym i, 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 i czułabyś tą radość i, 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 i to spełnienie? No nie, bo ta podróż jest po to, żeby się nauczyć, jak czuć radość i spełnienie, jak cieszyć się tym, co już będę miała później. Poza tym bardzo często my w ogóle nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć te rzeczy, o których marzymy bo nie mamy przestrzeni w sobie jeszcze takiej ani na za duże pieniądze. Dlaczego ludzie, którzy wygrywają ja stotka, to powiedzieć, rozumiesz, to dlaczego ludzie, którzy wygrywają stotka, je po prostu najczęściej w większości przypadków kompletnie wytracają tak. bardzo szybko, bo tak. nie mają przestrzeni w sobie na to, żeby przyjąć taką ilość pieniędzy i żeby pomyśleć, że im to, że to jest dla nich i że zasłużyli na to i w ogóle Mieć opcję pod tytułem, teraz się będę tym cieszył, tu sobie zainwestuję, tu sobie zainwestuję, niech sobie poleży. Nie. Pozbywasz się, bo nie masz przestrzeni, jesteś za małą szufladką. Więc my całe życie po prostu rośniemy jako szufladki, zamieniamy się powoli w, w całe komody i robimy przestrzeń na to dobro, co, które ma do nas przyjść. Jak nie masz przestrzeni gotowości na piękną relację, bo jeszcze nie pozałatwiałaś swoich tematów to przyjdzie do ciebie dokładne lustro i powie ci, tu masz problem, tu masz problem, tego jeszcze nie umiesz. I dobrze o tym wiemy obydwie, nie? że jakby uczenie się, ta droga i jakby ta cała podróż, czyli każda relacja nie jest stratą czasu, nie jest um, zmarnowanym czasem. Szczególnie mówię to o kobietach, tak jak ja, które mają lat 45 i więcej i po prostu okazuje się, o kurde... Chyba się znowu nie udało. <laughs> Więc jakby to, to nie jest o tym, że czas jest zmarnowany. To jest o tym, że się czegoś znowu nauczyłam i docenianie tego, czego się nauczyłam, i cieszenie się też w tej relacji, bo ona dała, każda z nich przynosi mnóstwo dobra, ale bardzo dużo przynosi też zazwyczaj rzeczy, które są jeszcze nie poprzerabiane, bo nie mamy gotowości na to, żeby jeszcze, żeby już nie wiem, kochać w taki pełny sposób. I wiesz, i, i, i kolejna dygresja, że. Jakby też uczę swoje dziewczyny, że dopóki nie, umie, nie będziecie umiały kochać życia, cieszyć się życiem, to nie będziecie umiały kochać siebie w taki absurdalnie egzaltowany sposób. A dopóki nie będziecie umiały kochać siebie, to nie będziecie umiały kochać drugiego człowieka. I najlepszym przykładem, oczywiście, jeżeli mam do czynienia z matką, jest pokazanie jej, hej, spójrz na swoje dziecko, zobacz, jak je kochasz. To jest tak absurdalnie przeegzaltowana miłość, i to jest dokładnie to. On może ci powiedzieć, że Cię nie lubi że jesteś głupia. I że w ogóle po prostu trzasnąć ci drzwiami i powiedzieć, mamowe, weź, nie rób mi cringe'u. A ja po prostu stoję i mówię, no i kocham tego głupka po prostu najbardziej na świecie. Jest najlepszy, jest, dos jest moim doskonały. No jest doskonały w tej swojej po prostu głupocie. Więc jakby, i że nie umie rysować i też go kocham za to. I jakby doceniam każdą jego, każdy jego brak. Nie widzę, nie, nie widzę jego doskonałość w każdej jego niedoskonałości. Widzę siebie w nim, widzę jego ojca w nim i, do, i tak jak ja go kocham w sposób nieograniczony i taki. To jest bezwarunkowa miłość. Czyli nieważne, co on zrobi, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ja go kocham. I osobom, które są już matkami, jest to łatwiej wytłumaczyć, bo one mają. Aha, okej, okay, to to jest to, czyli ja mogę tak spróbować, pokochać siebie. Oczywiście to jest w ogóle nie, niemożliwe. Ale zaczyna być możliwe. Kiedy masz ten przykład, dziewczynom, które nie mają dzieci. A na przykład mają zwierzęta, to samo potrafię, jakby, porównanie, bo my ze zwierzętami mamy dokładnie. Nam się odpalają macierzyńskie instynkty, nieważne, nie mamy lat, i po prostu jest miłość, miłość, miłość. Nieważne, czy zeżar książkę, po prostu podrapał łóżko i tak dalej, po prostu jest miłość bezwarunkowa. Więc to uczenie się tej miłości bezwarunkowej do siebie, dopiero wtedy masz ten kielich i tą, po prostu jesteś napełniona tym miłością do świata, miłością do, nie wiem, przestrzeni, dziecka, do, do swojej przyjaciółki, do, do, do zwierzątka. Że jesteś w stanie rozumieć, co to znaczy kochać drugiego człowieka. I kochać bezwarunkowo drugiego człowieka, to jest dla mnie na przykład jeszcze to, jest jeszcze, to jest jeszcze czarna, może nie czarna magia, ale jeszcze jestem w zerówce, że jakby jednak cały czas nie, są pewnego rodzaju oczekiwania, które próbuję po prostu zdejmować, odkładać, myśleć sobie. Ale to jest trudne. To jest najtrudniejsze. W relacji, rozmawiałyśmy o przyjaźni, i tam jest to prościej zrobić mhm. wbrew pozorom. <laughs> żeby umieć nie oczekiwać i ustalić sobie pewne zasady natomiast w relacji partnerskiej romantycznej wjeżdżają nam ciągle te programy I one są najsilniejsze ze wszystkich bo jednak tych bajek o tych księżniczkach wy, po prostu wiesz wyzbyć się jest nam bardzo trudno no ale wszystko jakby ciągle za, jak wraca do tych zachwytów małymi rzeczami, do tych zachwytów e, u dziecka. Zachwycasz się tym, że akurat coś zrobił albo że ma jakiś, nie wiem, wyjątkowy swój mały dar. E, w, w codzienności zachwycasz się tym listkiem, e, u zwierzaczka zachwycasz się, nie wiem, ja się zachwycam zezem mojego kota, e, czyli jakby niedoskonałością jej. E, w partnerze szukam też, kiedy, jest, kiedy czuję, że za dużo, wiesz, gdzieś wjeżdża irytacja, albo szukam przypominam sobie o czymś, co, czym się zachwycam, i to mi pomaga osiadać w dzisiaj i w teraz, a nie myśleć o tym, co zrobię jutro, o czym pomyślę jutro, i że muszę chyba z nim porozmawiać. Nie? Więc jakby to takie cofanie się i zatrzymywanie, o którym mówisz, ono jest, mam wrażenie, we wszystkich departamentach istotne. Ja spotkałam się z takim stwierdzeniem, że ta miłość bezwarunkowa w kontekście relacji romantycznych jest praktycznie nie do osiągnięcia i w ogóle, że to nie powinien być nasz cel. Że tam zawsze będą jakieś, wiesz, jakieś współzależności i że to też jest ok i że to nie można, wiesz, pokazać jeden do jednego do, do, się, że do, to do, do, do miłości, do dziecka. Powiedziała to ja, osoba, która dzieci nie ma. Natomiast jak cię słucham, to wydaje mi się, że rzeczywiście to... Macierzyństwo wydaje się mocno zmieniać naszą perspektywę i soczewkę. Czy to by też się wydaje, że właśnie ja się takim twoim nauczycielem tego, żeby lepiej tą codzienność celebrować? Jak balansujesz właśnie to bycie w dniu dzisiejszym versus sięganie po swoje marzenia, ale jako mama? Ja mam wrażenie, że Janek spadł mi z nieba i zresztą słyszałam to kiedyś od, od kogoś, nie pamiętam. Czy to była Jasnowicka, którą gdzieś spotkałam na swojej drodze? I nie, wiem. To była, to była Ania, to była pani, która jest hilerką. Ona, pamiętam, że robiła masaże Lomilomi lomi i ona mi się powiedziała, że mój syn jest moim przewodnikiem i moim aniołem, który przyszedł nauczyć mnie miłości i przyszedł po to, żeby nauczyć mnie życia, życia i miłości. Czyli Janek, gdyby Janka nie było, oczywiście, mając lat 33, zaliczyłam wpadkę klasycznie, nie wiem, czy bym się zdecydowała w sposób świadomy na dziecko, tak szczerze yy, po prostu, ale jak już zaliczyłam tą wpadkę i przyszła do mnie ta informacja i miałam absolutną pewność, że tak, dobra, robię to, idę w to, to to jest, Janek jest jedyną osobą, jedynym, yy, jedynym czynnikiem, który sprawił, że ja w ogóle potrafiłam, nauczyłam się żyć. Czyli to miejsce, w którym nagle byłam, jak on miał lat, jak on miał roczek niecały, gdzie pani się zapytała, co ja lubię w wolnym czasie robić, to gdyby nie jaś, to ja bym się nigdy nie zatrzymała prawdopodobnie. Ja bym biegła, tak? I nie wiem, czy by się to skończyło. Bo mój syn mnie zmusił do tego, żebym przestała. On mnie zmusił. Ja oczywiście na porodówce jeszcze organizowałam bal dziennikarzy. Oczywiście, że pracowałam od pierwszego dnia, bo jakby tutaj silnie zakorzeniony ten etos pracy i etos po prostu tego zapieprzania tego, tych 12-14 godzin dziennie. Jaki w ogóle macierzyński? Jak, jak, w ogóle ja prowadziłam swoją działalność już wtedy, więc ja, jaki macierzyński? Nie ma czegoś takiego. Kto na to zarobi? W ogóle, więc y, ja pracowałam cały czas, ale on na pewnym etapie mnie zmusił. Czyli jakby on kończy szkołę, czyli ja teraz przeskakujemy daleko, bo już rzeczywiście nie pamiętam, jak to było. Ale dobra, przedszkole. Moje dziecko kończy przedszkole, to jest dla mnie koniec pracy. Normalnie bym pracowała do 21, 22. Moje dziecko kończy przedszkole, 14.30. Pani Sylwia... Idzie po dziecko do przedszkola. i nie ma, że pracy. Teraz idziemy na lody, a teraz mamuś, musimy iść do parku, a teraz musimy. Ja tam wiesz, próbowałam coś na telefon. Nie da się. Dzieci są absorbujące, koniec kropka, więc on mnie wyciągnął z pracy. On przyniósł mi te, 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 te przedszkolne zachwyty. On mi przyniósł te, te po prostu niesamowite prezenciki, które w tym przedszkolu dla mnie robił. Mamusiu, popatrz. I po prostu, wiesz, te wzruszające, dziwne rzeczy, które robili na, na jakichś tam zajęciach i te, i te parki i te, i te spacery nagle, na które zaczęłam chodzić. Przecież ja nie chodziłam na żadne spacery. Jaki spacer? Ewentualnie mogę sobie pójść się pobiegać, bo jest tam cel, tak? Bo, bo muszę mieć dobrą formę. Jak moje dziecko przyszło na świat, to mi nagle pokazało świat, pokazało mi życie i pokazało mi, co to jest wolny czas. I nagle to, że, wiesz, mogę się wkurzać. Jezus Maria, dzieci mają 12 tygodni wakacji. I ja muszę coś z tym zrobić. Ja nie mogę 12 tygodni w ciągu roku pracować tych wakacji, bo moje dziecko potrzebuje mnie. Nie mogę go wysłać. Znaczy, oczywiście być może mogłabym, ale nie chcę wysłać go na 12 tygodni gdzieś na wakacje. Więc jadę z nim. I planuję z nim, i szukamy czegoś, żeby on mógł się rozwijać. Czyli rozumiesz, moje dziecko mnie nauczyło życia. I nie wiem, czy tak jest y często, ale. Y Naprawdę trudno mi to ocenić, bo, bo znam też mamy, które są takimi prawdziwymi, stworzonymi do tego kobietami, mhm. które marzyły o tym, żeby mieć tak. trójkę, mają trójkę i w tym się spełniają i ja po prostu jak sobie o tym myślę, to mam Boże, po prostu jedno dziecko to jest luksus, ale one są w tym szczęśliwe i, tak. i nawet mam teraz taką uczennicę w szkole, którą próbowałam tak potrząsnąć, matkę trójki dzieci, która ma lat 32, więc jest mhm. bardzo młoda i bo ona miała takie poczucie, jak, jak rozmawiałyśmy, jak robiłam z nią proces, że ona mówiła, no tak, ja mam trójkę dzieci, a ja muszę jeszcze to i muszę to i muszę to i w ogóle coś tam, a ja ją i, i mówię, dobra, rozumiem, czyli jest kobieta, która jest ambitna i ma trójkę dzieci, więc pierwsza myśl mogłaby być taka, potrzebuje niani, potrzebuje wsparcia, chciałaby coś tam. Ale okazało się, że jest druga strona. Ja powiedziałam, słuchaj, a może ty się ciśniesz niepotrzebnie, może to ciśnienie nie jest twoje. Może to właśnie to przekonanie, że ty coś jeszcze musisz teraz, jest niepotrzebne. Może ty właśnie teraz jesteś mamą. Może twoje dzieci między półtora a cztery i pół, wyobrażasz sobie półtora, cztery i pół, trójka dzieci. Ja sobie tego nie wyobrażam. Może, może ty decydujesz świadomie, żeby być z nimi, zastanów się. I ona miała takie, że nagle dała sobie, czyli odwrotna sytuacja. Mhm. Ona nagle dała sobie prawo do tego, żeby być mamą. Na pełny etat i, żeby, i że to jest czas dla dzieci. I miała taką ulgę, ja powiedziałam do niej: Słuchaj, nadal możesz być w tej szkole, jakby możemy to robić, ale po prostu zdejmi ten bat z tyłka sobie bo to ciśnienie na ja mówię, być może ruszysz z tym za rok dopiero, przygotujesz się w tym czasie, zobacz, i tak już sobie super radzisz, ale wizja dla niej niani była nie, nie do w ogóle przyjęcia, więc nagle się okazało, skąd to ma. Ona to nagle pokochała, stwierdziła, o Jezu, jaka ulga w ogóle, rozumiesz? Czyli można w drugą stronę. Ona poczuła ulgę, że tak, chcę być mamą, mam do tego prawo, żeby teraz wychowywać dzieci, to jest dla mnie moja, to jest mój priorytet. Więc my w dwie strony robimy sobie po prostu, wiesz, ciśnienia. I to było super, to było piękne. A moje dziecko ewidentnie przyszło tutaj na ten świat po to, żeby nauczyć mnie miłości i życia. Słodko się na ciebie patrzę, jak jesteś taka rozczulona. No, nie żeby było najłatwiej, bo ma 12 lat i naprawdę mam ochotę czasami ukręcić po prostu łebek. No, ale to wszystko też jest bardzo piękne, przeżywanie z nim tego w taki świadomy sposób. Kiedy, jak ja miałam 12 lat, to raczej świadomie nie było. Niby właśnie nie mówisz, że te dwa przykłady są takie przeciwstawne, a mi się wydaje, że w obu tych przykładach chodzi o to, żeby właśnie mniej pędzić, żeby trochę z siebie zdjąć, żeby sobie wybrać te priorytety i się na chwilę zatrzymać. Mm. I mimo, że wiele was różni, ciebie i te dziewczyny, to mi się wydaje, że jakby ta, ta esencja jest bardzo podobna. I tak jeszcze bym wróciła do tych marzeń, bo mam takie poczucie, że wiele osób się trochę jednocześnie albo boi marzeń, mm. albo boi się realizować te marzenia i to jest dla mnie takie niesamowite, że my czasami potrzebujemy tych marzeń po to, żeby mieć takie poczucie, że gdzieś tam jest jakaś lepsza wizja życia. Znam wiele takich osób, które właśnie nie podejmują tych działań, o których ty powiedziałaś, tylko pozwalają, żeby te marzenia w tej wyidealizowanej wersji sobie gdzieś tam żyły w ich z tyłu ich głowy i jest im tak ok, że jest to gdzieś tam Obce mi podejście, bo ja jestem z tych osób, które jak mają jakieś marzenie, to bardziej to definiuję, a raczej redefiniuję sobie jako cel, i myślę sobie, co mogę zrobić, żeby to się stało, i zadaję sobie po prostu pytanie, czy to aby na pewno jest moje marzenie, czy to nie jest jakiś dziwny wytwór ego, niejednokrotnie tak było, że coś udało mi się osiągnąć, zdawałam sobie sprawę, okej, okay, to w takim razie nie jest to odpowiedź na moje wszystkie życiowe problemy. I no właśnie, czy ty. Nauczyłaś się marzyć właśnie tak aktywnie, marzyć, żeby sobie stawiać to marzenie za cel, nie boić się, nie bać się wierzyć w to, że to marzenie może się dla ciebie zrealizować? Temat marzeń to jest w ogóle bardzo obszerny temat dla mnie. On jest dużą częścią bardzo procesu Inside Your Style i powiem ci, że ja mam takie poczucie, że jeżeli kobieta, z którą ja pracuję, nie umie marzyć, to ja nie wiem, kogo ubieram. Mm -hmm. Bo staram się ubierać osobę, którą będziesz jutro, a nie osobę, którą jesteś dzisiaj albo byłaś wczoraj, bo to zawsze będzie trochę nieaktualne. My się cały czas rozwijamy, a nasze szafy stoją i one się tam, wiesz, one sobie tak nagle po prostu pewnie też tak masz, że mija, nie wiem rok czy dwa i nagle patrzysz na swoją szafę i myślisz, sobie, kurde, ale to już chyba trochę. Czyje te rzeczy ja, są, czyje te rzeczy, bo my się rozwijamy, a szafa sobie stoi. Więc to ja byłoby bez sensu, gdybym ubierała kogoś hmm. dziś, ubieram ją. Tym ubieram, ubieram te kobiety w, w tej opcji, którą chciałyby być jutro. Więc te marzenia są bardzo ważne dla nas w procesach, ale one są najtrudniejsze. Bo są, jest kilka opcji. Pierwsza jest taka, że kobiety sobie nie dają prawa do tego, żeby marzyć w ogóle. Ich marzenia polegają na tym, żeby dzieci były szczęśliwe, rodzina była mhm. szczęśliwa. To jest Klasyk. marzenie. Czyli jakby to w ogóle nie jest marzenie twoje, o tobie, tylko to jest marzenie o rodzinie. Czyli najpierw wychodzimy z takiej bańki, że słuchaj, ale ty jesteś odrębną jednostką i ty możesz mieć marzenia, które są tylko i wyłącznie twoje, które nie będą z dziećmi i z rodziną. I no, no jakby wiesz, uwalniamy powoli, te, te od, od, jakby odczepiamy nitki, co nie znaczy, że porzucamy rodzinę, żeby było jasne. To jest kwestia tylko po prostu mentalnego uwalniania się od skladki, którą, w którą same siebie wpakowujemy i po prostu zamykamy, wyrzucając klucz. Więc jakby to jest powoli. No i potem się pojawiają te pierwsze marzenia, czyli za które zazwyczaj ja mówię, że dziewczyny dostają pałę, po prostu masz pałę z marzeń, bo, bo właśnie marzenia typu małe. A chciałabym, ja o tym zrobiłam osobny webinar całkowicie, po prostu dwie godziny gadania, że a, bo chciałabym mieć taki domek na wsi. I ja im pokazuję domek na wsi i pokazuję zdjęcie domku na wsi, rozpadającej się chałupy gdzieś na wsi. Chcesz taki? Czy raczej chciałabyś pojawić Wiedzieć, że dom, gdzieś, ale gdzie, jak, w jakim miejscu. Czyli jakby najpierw się przesuwamy w to doprecyzowanie tych marzeń, a potem je uczę, że większość z tych rzeczy, o których one mówią, zazwyczaj to są plany, czyli coś, co faktycznie Dokładnie, mogą zrealizować tak. i to właściwie dwoma telefonami. Czyli jeżeli je ja słyszę, że ona chce pojechać, marzę o, o, o um, kursie jogi na bali. Ja mówię, stara, Google it i już sprawdź. Zapłać zaliczkę, a pieniądze przyjdą do ciebie reszta, nie bój się po prostu. One się jakby, czyli w większości z nas się wydaje, że te odległe marzenia, typu kurs jogi i on potem ten kurs jogi tam leży przez trzy lata, nieruszony jako marzenie, bo jest to jakiś taki mhm, niezrealizowany. W to, że plan. Że tak. Jesteśmy tego warte, też mówiąc. Nie, nie, w ogóle odkładamy to, no bo jeżeli to jest takie łatwe w sumie do zrobienia, to bez sensu. Chodzi o to, żeby marzenia, jakby w, tej moich, w moich procesach ja sobie wymyśliłam, że najfajniej by było, gdyby te marzenia były takie, że zapierają ci dech w piersiach, że są przerażające, że są tak duże, że jak o nich myślisz, to robi ci się trochę słabo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my sobie ustalimy, że chcemy osiągnąć pewien poziom, i to jest na przykład poziom 3, to dojdziemy mniej więcej do półtora. Bo tak to działa, ale jak sobie wymyślimy, że chcemy poziom 7, to dojdziemy do 3, a jak 10, to do 7, rozumiesz? Mhm. Czyli jakby im szerzej marzysz, im więcej chcesz, tym więcej osiągniesz. Pewnie nie dojdziesz do tego samego, być może nie dojdziesz do 100%, ale naprawdę przesuniesz się i to szybko, dlatego że yy, wszechświat lubi. Dostawać takie informacje, że o, okej, okay, on by chciał to, to jest okej. Okay. I to jest taki hmm, ciekawe. I wiesz, i nagle zaczynasz o tym gdzieś jeszcze, jak w dodatku zaczniesz delikatnie o tym mówić, bo też mówienie o tym, o czym marzysz jeden do jeden ludziom naokoło, też nie do końca jest dobre, bo ludzie naokoło nas mają tendencję do umniejszania nas i do mówienia: nie, no, zwariowałeś, to się w życiu nie uda. I jakby kiedy słyszymy coś takiego od bliskiej osoby, to trochę nam podcina to skrzydła jednak mimo wszystko. E, więc lepiej ja zawsze mówię, hej opowiadaj o tym, co chcesz, jakby dawaj kawałeczki, mów o jakimś swoim planie, ale te takie największe marzenia zostaw dla siebie, celebruj je sama i rozmyślaj sobie o nich sama, ale jednocześnie podejmuj małe kroki do ich realizacji, czyli tak jak powiedziałaś, ty, ty potem je przetransformujesz już bardziej w plan i cel, a ja nawet do końca tego nie robię. Ja, chodzi o to, że jeżeli, czyli jakby jeżeli wiesz, że na przykład twoim największym marzeniem jest przeprowadzić się, załóżmy, przeprowadzić się i mieszkać, i pracować z jakiegoś bardzo odległego miejsca na Ziemi. To co możesz robić, żeby tam dojść, zacząć sprawdzać, co, z czym to się wiąże, w jaki sposób to by w temacie takim zupełnie formalnym miało wyglądać. Czy chcesz to zrobić sama, czy myślisz o tym, żeby to zrobić z partnerem? Czy czy, czy już pracujesz tak, że mogłabyś się przenieść? Jeżeli pracujesz stacjonarnie, to co mogę zrobić, żeby powoli przesuwać gdzieś moje działania do internetu? Albo czy, rozumiesz, hmm. tysiąc mikroruchów, które mogą się dziać latami, ale one będą powodowały ten, to jest ta kropla drążąca skałę. To one cię doprowadzą do tego miejsca. Ale jak sobie wrzucisz jakieś małe marzenie, które cię de facto nie ekscytuje, typu kursy jogi, to o nim zapomnisz szybko i po prostu minął trzy lata i nadal tego nie zrobiłaś. A jak masz na horyzoncie coś, co aż jak myślisz o tym, to po prostu robić się słabo, to jednak prowokuje do jakichś takich. No jest to niewygodne. Jak coś jest niewygodne, to zaczynasz się w tym próbować uwygodnić, jak moje moje dziecko. Mamo muszę się uwygodnić. I jak się próbujesz w tym uwygodnić, no to po prostu musisz jakiś ruch zrobić w tą stronę, nie. I rośniesz jako osoba, i zaczynasz otaczać się osobami, które mogą być. Blisko tego tematu, zaczynają do ciebie przychodzić jakieś informacje. Wiesz, mówi się, że od każdej osoby na świecie dzielą nas chyba dwa uściski dłoni. Bo I tak to działa, że jakby. Ale my tego, jakby moje kobiety, z którymi pracuję, one tego ani nie wiedzą, a jak wiedzą, to, to nie wierzą, albo przecież nie mają żadnych. Y mają dowody na to, że małżenia się nie spełniają. Mają dowody na to, że w ogóle po prostu, przecież moja mama to to, a moja. No tak, tak, to zbieramy to, dowody, że się nie spełniają. No to ja się wcale nie dziwię, że się nie spełniają. Tak, no ja nie dziwię, tak nie spełnia. a zbieramy, zbieramy, bo nam to pozwala przeżyć. Pozwala nam, szukamy wymówek, że no ale przecież, bo ja no jak to, ja mam dziecko, ja nie mogę. Nie? Dziecko wymówka. No i nie uszukujmy się. Jest tak, sama wiesz, szczególnie, że, nie wiem, moje, mój syn, ja się rozstałam z tatą mojego syna, w związku z czym jestem udupiona. Nie mogę wyjechać. Chcę wyjechać z Polski z nim i nie mogę. I muszę uszanować wolę jego taty, który kocha bardzo moje dziecko, co mnie bardzo cieszy i który bardzo chce spędzać z nim czas, co jeszcze bardziej mnie cieszy. I muszę uszanować jego wolę i do 16 roku życia jestem udupiona. No właśnie w sumie dlatego cię zapytałam o to, jak balansujesz tą, te no. codzienne zachwyty z marzeniami, no bo na pewno jest to czynnik, który po prostu utrudnia, ale jeszcze tak dopełniając ten, ten wątek marzeń, myślę, że jeżeli marzenia nas nie ekscytują, tak jak powiedziałeś, jeżeli to jest jakieś małe nieekscytujące marzenie, to jest, myślę, że w ogóle takie marzenie jest trochę do kosza bo marzenia mają nas z założenia ekscytować, więc może po co się pochylać nad czymś, co, co ale nie wytwarza strach. w nas no, takiego ale... dreszczu. Ale właśnie dlatego też, wchodząc Ci w słowo wcześniej, tak powiedziałam, że nie czujemy, że nie zasługujemy. Bo z jednej strony mam wrażenie, że my często sabotujemy jakieś marzenia, albo właśnie odkładamy je na my, tak naprawdę nam się wydaje, że no, niby czemu my? Czemu miałoby nam się to udać? Bo właśnie się boimy, że nam się nie uda, więc hmm. wolimy w ogóle nie próbować. Hmm. To też jest taki, taki klasyk. A jak może zaczniemy podchodzić też do tego... Nie wiem, wiesz, mi też jest łatw, łatwiej może mówić, bo też bardzo dużo y, wydarzyło się w moim życiu w ostatnich latach. Wiesz, miałam ogromny przywilej też spełniania bardzo wielu swoich marzeń. I to też jest coś takiego, że jestem tego świadoma, że jeżeli tak jak niektóre osoby zbierają potwierdzenia na to, że marzenia się nie spełniają, to jak zbierasz potwierdzenia, że się spełniają, to łatwiej jest ci w to dalej wierzyć, mm. łatwiej jest ci budować ten mięsień zaufania do siebie. Nie? Że tak. jak sobie coś wymyślisz, to, to się uda, nawet tak się nie uda. To tak jak wspomniałaś o, o rejsie do Rzymu, no to ta droga do tego celu na pewno nauczy cię czegoś, bo pokaże ci po drodze ten coś nowego. Mm. Może wtedy zmienisz w ogóle bieg i, i zmienisz tą destynację, bo będziesz uważny na tą, na tą podróż. Więc, no nie wiem, fajnie byłoby zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby się nie bali próbować. Sięgać po te marzenia, pomimo tego, że może nam się jeszcze nie udało, może właśnie zbierać takie małe sukcesy codzienności, może właśnie skupiać się na tych Małych rzeczach? O, pięknie nam to się łączy z celebracją codzienności. Jeżeli hmm. nie wierzymy w to, że nam się uda coś wielkiego, to dostrzeżmy, ile małych rzeczy na co dzień nam się udaje i sobie pracujmy z tym. Słuchaj, to jest w ogóle też nam bardzo, bardzo ładnie przeszło do czegoś, co ja nazywam wewnętrzną motywacją. Czyli dla mnie nie ma czegoś takiego jak zewnętrzna motywacja i, i i uczę swoje dziewczyny tego, żeby codziennymi mikrosukcesami budowały, że to jest coś, co buduje wewnętrzną motywację. Czyli dlaczego ja, mam co, dlaczego ja mam próbować marzyć, dlaczego ja mam sobie powiększyć to marzenie? Przecież mogę. pamiętajmy też o tym, że to nie jest tak, że dzisiaj sobie usiądę i zrobię dokładnie te marzenia, które to są już te na koniec. Nie, chodzi o to, że zaczniemy, jeżeli masz lęki, jeżeli czujesz, że to. lęki Boże, jeżeli się po prostu boisz, że to się nie uda i wydaje ci się to głupie, to zacznij od małych rzeczy, ale potem. Jak masz mikrosukces w jakimś temacie, o kurde, chciałam zrobić to i zrobiłam. To to jest ta wewnętrzna motywacja, bo dostajesz informację, wow, mam sprawczość w łapkach. Zrobiłam to, czyli jak zrobiłam to, no dobra, to spróbuję jeszcze to. I powoli, powoli, i wtedy nagle patrzysz na tą kartkę po pół roku, myślisz sobie, aj, to może ja jednak spełnię sobie trochę więcej marzeń. A te już właściwie wykreślę, no bo to już zrobiłam, nie? Nie wiem, przejażdżka jakimś Ferrari, albo właśnie <grym> ten kurs jogi to spełnienie tych małych marzeń najpierw daje ci tą wiedzę i wiarę w to, że to jest możliwe. Więc właśnie tak jak powiedziałaś, małe docenianie tych mikrosukcesów powoduje w nas wzrost wewnętrznej motywacji, która nas pcha do tego, żeby marzyć więcej i szerzej, bo nawet ty powiedziałaś o tym, żebyśmy się nie bali realizować marzeń, a ja nawet bym cofnęła się jeszcze o kroki i powiedziała, żebyśmy nie bali się marzyć najpierw, nie? Żeby po prostu spróbować, bo co za różnica, jeżeli jeżeli możesz nie marzyć i możesz marzyć, no to po prostu co za różnica? No, no usiądź z spróbuj. kartką i spróbuj i zobacz. Nie bez sensu poczujesz się jak po prostu e, będziesz miała e, syndrom oszusta, nie, w ogóle to nie moje. No trudno, na początku tak będzie, ale za drugim razem już będzie trochę inaczej. Tak jak ze wszystkim, no. Kiedyś, nie wiem, moim marzeniem było nauczyć się pływać na łajku i po prostu odsuwałam to, odsuwałam pewnego dnia, to był, pamiętam, czwartek w ogóle, w lipcu. Stwierdziłam, dobra, po prostu jadę i pojechałam. I tyle. I miałam taką radość z tego. Jezus. I pomyślałam sobie, no dobra, to jak tak się to jak tak poszło, to teraz, a to bym chciała jeszcze to, a bym chciała surfing na Sri Lance. I, pyk, i poszło. I jakby powoli od tych małych, i dopiero później zaczęłam rozumieć, co to znaczy, jak bardzo się nakręcamy, jak bardzo rośniemy, kiedy zaczynamy dawać sobie prawo do tego, żeby marzyć o rzeczach, które wydają się nieprawdopodobne dzisiaj. Czyli o tym, że nie wiem, jedna z moich klientek powiedziała, że chce dostać nobla w dziedzinie swojej. I pomyślałam sobie tak, dziewczyno, kurde, po trzecim razie, ale poszło. I jak myślę sobie, jeżeli ona marzy o czymś takim, to znaczy, że będzie robiła naprawdę więcej. Więcej chciała osiągnąć w, w swojej dziedzinie i w nauce, żeby dojść do tego miejsca. Druga dziewczyna powiedziała, że chce, żeby jej praca żeby, żeby jej obrazy zawisły, w Pompidou. Myślę Myślę, kurde, no i super właśnie. I to jest tak, że ktoś, miałam taką rozmowę z kimś, to powiedział, ale. Nie myślisz po prostu, że takie osoby i w takich sytuacjach, kiedy myślisz o takich marzeniach, że to są urojenia. Ja mówię, stara, nie. Nawet jeśli dzisiaj wydaje ci się, że są to urojenia, to bardzo dobrze, bo my, tylko osoby, które trochę są z tymi urojeniami, osiągają największe sukcesy. No popatrz sobie na wszystkie osoby, na wszystkie Elona geniuszy. Muska, no przecież to jest typ, który ewidentnie na bank miał urojenia kiedyś. Tylko, że on, umówmy się, zaczął realizować je jedno po drugim, i nagle okazuje się, że po prostu świat się bardzo zmienił, odkąd on zaczął realizować swoje marzenia, więc nie wiadomo to będzie, które z naszych marzeń zaczął zmieniać świat. Ja też nie spodziewałam się, że sama dojdzie do takiego wniosku poprzez naszą rozmowę, że właśnie ta celebracja codzienności i wielkie marzenia mają znacznie więcej wspólnego, niż mi się wydawało, bo zobacz, zaczęłaś od tego, że musiałaś się nauczyć, co ty w ogóle lubisz robić w wolnym w, czasie, ja w czyli chcę. codzienność, mm -hmm. jakby co ja lubię, co jest moje, co, co mi sprawia frajdę. I tak samo jest z marzeniami, że my musimy sobie zadać to pytanie, czego ja tak naprawdę pragnę jako ja, nie jako um, córka, czy córka, czy jako produkt społeczeństwa, mm -hmm. tak, spełniający oczekiwania wszystkich i osoba, która odniosła jakiś tam obiektywny, uznawany w danym momencie sukces, tylko mm -hmm. jako ja. I właśnie poprzez... I to też jest znowu fajne, że to nie jest tak, że jedno jest Następstwem drugiego, w sensie, że któreś jest nadrzędny albo pierwsze, tylko one się cały czas przenikają. Mm. Te codzienne wybory, codzienne myśli, codzienne aktywności kształtują to, kim będziemy w tej naszej przyszłościowej, wymarzonej wersji i odwrotnie. Ta wizja, którą sobie stwarzamy siebie i swojego życia, też wpływa na to, że my już dzisiaj podejmujemy te małe kroki. No i piękne, czy my właśnie roz, rozsłoniłyśmy? Działa życie! <śla> Jak myślę, że mamy wielki efekt tutaj właśnie moment Aha, tak zwany, ale no tak, no, że wielkie odkrycia pojawiają się właśnie w związku z małymi e, codziennymi elementami naszej codzienności. Sylwia, ja Ci dziękuję po raz kolejny, bo spotykamy się przy mikrofonach już piąty raz wydaje mi się. I ta rozmowa zamyka moją letnią serię. I chciałam Ci bardzo podziękować za to, że ją otworzyłyśmy i zamknęłyśmy razem. To była dla mnie ogromna przyjemność, i mam nadzieję, że dla Ciebie również i dla naszych słuchaczy. Dla mnie to była ogromna przyjemność, jak zawsze, Karol. Ja Tobie bardzo dziękuję za zaufanie i za zaproszenie. I myślę sobie, że koniec lata to jest dobry moment na to, żeby sobie zacząć planować nasze nowe marzenia. I pozachwycać się tą codziennością, jak zawsze, bo codziennie mamy na to nową szansę. To też jest fajne. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii na dwa głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości. Czekamy na Wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTube, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.